Witam Państwa bardzo serdecznie, Mirzowski z tej strony. Dzisiaj w miejscu, o którym nawet nie planowałem być, ale jestem w nim. Oto i owo, czyli Wrocławski Zoo. Mamy tu do czynienia z różnymi zwierzętami, między innymi z zebrami, które są tam, w sumie to jest, nie są. Tu jest też coś innego. Co tu mamy? Panterę mglistą. Gdzie ona tu będzie? Gdzieś tu może być. Na razie jej nie widzę. Takie mamy widoki. Jakieś chińskie takie. I ciekawości różne. W końcu coś ciekawego, bo tam mieliśmy pod spodem rybę. Może nie jest to jedyna. O, tam wynurzała się przez chwilę spod wody i tak jak widać się wynurza. Jedna, druga. Ile ich tu jest? Tak te foki pospolite wyglądają w rzeczywistości. Czyli jest to po prostu teren pod wodą, gdzie sobie krążą. Tu taka nawet jedna leci. Tam też coś, tylko nie wiadomo co. Wygląda jak taki leśny plac zabaw. A tam w ukryciu tygrys. Idziemy na jakąś taką górę, mało wybudowaną. Dobra, tam nic nie było. No i tu też ciekawa małpa. Jakoś ich, kolejna jakoś ich kapustę trzyma. No i wchodzimy do odrarium. Tutaj na dół. Różne fajne rzeczy pewnie będą. Ile zobaczymy, to zobaczymy. Ale tutaj mamy już takie bardziej konkretne ryby, czyli sieje chyba. Tak, to będzie sieje. Czy jakieś inne żaby? Chyba od góry. A tu też coś ciekawego. Ryb a ryb. Tu też. Tu. Jak i tu. Wychodzimy z tego teraz i tam jeszcze takie małe konie. O, tu już wychodzi taki jeden, tu. A tu pingwiny. I nie tylko. I zobaczcie, co tutaj mamy. Oto oceanarium. Prawie że poziom morza. No, tylko że tutaj w tym przypadku do wody. Oto najciekawsza atrakcja całego oceanarium. Czyli wszystkie ryby są dokładnie nad nami. Tu, tu. Nie do pomyślenia, ale prawda. To co najlepsze właśnie jest w tym momencie. To jest ta tylko chwila. Wszystko jest dokładnie nad nami.
Chyba tak, ale wyglądało to naprawdę bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. Resztę mamy tutaj. Tu. I tu. A tutaj jest Anzima. Wchodzimy do warunków tropikalnych. Niech się najpierw tamto zamknie. I teraz ja muszę tutaj wejść. Upał i wszystko. Ale ciepło, fajnie, zobaczcie. Znaczy, no, ciepła nie zobaczycie, ale zobaczcie, jak to fajnie jest. Wszystko ustrojone. Tu. Tam, wszędzie. Jestem w kurce, bo jest 1 lutego. Ale naprawdę to jest takie lato jak na Bahamach. Tu rybki. I takie coś. A idziemy teraz do kotliny Kongo. Wchodzimy w taką ciemnotę. Okropna ciemnota. Ale to tak, mamy różne ryby. Szkoda, że nie byliśmy strasznie ciemne w dupie, no ale trudno. Musimy sobie poradzić. Tu też ryby. Takie. I tutaj mamy różne. I jeszcze inne wystawy. Tu to nie, ale na przykład tu mamy szkielet. Żeby to było chociaż widać. Manata. A nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy widać, ale tam jest szkielet manata. Tu są ryby. Jaka wielka ryba. Teraz kolejna trasa i kolejne. Tu mamy manaty. Tu te same ryby. No i manaty, którego znaku tutaj nie widać, ale jest. Tutaj jest taki jakby parę fotków. No i ryby. Tu coś ich rybka je. Ryba. Tu kolejne ryby. I kolejne. Jest. Aha, co to jest? A, to nieważne. I teraz sobie idziemy bliżej. Nie wiem, czy w tym momencie już wyszliśmy z warunków tropikalnych, ale zapowiada się wszystko bardzo ciekawie z tego względu, że wchodzimy znów w nową przestrzeń. O tu. I mamy warunki nie z tej ziemi. A wszystko we Wrocławiu. Plastikowe butelki i inne. A w środku ryby. Jak widać.
Tu jeszcze lepsze ciekawości, bo jest to samo, cośmy widzieli pod spodem. No tylko, że jest na wierzchu. Tu. O, tu. To jest wszystko to samo, cośmy widzieli pod spodem. To samo. Tu mamy jakieś jeszcze inne ptaki na oto tym miejscu, czyli po prostu na takim, na takiej platformie na wozie jest to wszystko umocowane i wydaje mi się, że jest to dość dużo jakaś wycieczka czy coś, bo jest ludzi tyle, że szkoda gadać. Tu mamy też różne inne rzeczy, przeważnie rośliny. Tam to nawet nie wiem czy chodzić, ale wyjdę. Na górze zapowiada się to już ciekawie. O, to jest ciekawe. Zobaczcie Państwo. Kajak. Czy takotratwa. Różne rośliny. I wyjście na pole. Pajęczyny to będą pająki. O, grupa wycieczkowa, tak myślałem. Miki, przyjdziesz tu do mnie? Czek. Wychodzimy tutaj stąd. I mamy takie pingwiny zrobione z plastikowych butelek, które ludzie wyrzucają w morze. Teraz sobie zejdziemy w ich kierunku. Dzieci te ręce myją. A to mamy to, cośmy widzieli wcześniej. Perspektywą za szyb. Jeszcze pamiątki, ale nie teraz, na nie pora. Jeszcze na polu mam i na zewnątrz mamy coś ciekawego. A co konkretnie, Państwo sami zobaczycie. A tu mamy żubry, które są zazwyczaj widziane w Puszczy Białowieskiej. Natomiast teraz je widzimy już tutaj. Tu i jeszcze jeden jest tutaj. Moi drodzy, i z tego miejsca kończy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Państwu podobał i zapraszam, jeśli Państwu spodobał się, do polubienia tego filmu poprzez zostawienie tak zwanego lajka. Subskrypcję też możecie. Na razie.